wszystkim, z tej strony Oliwia i witam Was w najnowszym pogadankowym odcinku, w którym chciałabym Wam przedstawić kilka wskazówek dotyczących tego, jak być modnym, równocześnie nie podążając ślepo za trendami, czyli właściwie jak nie stać się ofiarą mody. Zaczynajmy! Rozpocznę w ogóle od tego, że każdy, dosłownie każdy ma prawo nosić co tylko chce. Wszelkie opinie wyrażone w tym filmie są w pełni subiektywne. Jeśli skorzystacie ze wskazówek, no to świetnie, natomiast pamiętajcie, że ja Wam absolutnie niczego nie narzucam. Na początek coś, co może być dla nas zgubą. Mówię tutaj o trendach, które niby zmieniają się co sezon, ale guzik prawda, nie dajcie sobie mydlić oczu, ponieważ obecnie w dzisiejszych czasach modne jest praktycznie wszystko, a to określenie trend oznacza, że po prostu niektóre fasony, kroje ubrań, materiały, kolory, połączenia ubrań są po prostu lansowane przez gwiazdy w danym sezonie, czy widoczne na wybiegach, czy są łatwiej dostępne w sklepach, ale właśnie osoba podążająca ślepo za trendami jest utożsamiana z ofiarą mody. I taka moja wskazówka dla Was, abyście nie kupowali czegoś tylko dlatego, że jest modne i niekoniecznie Wam się podoba, a po danym sezonie, gdy już moda na tę rzecz minie, żebyście się po prostu tego ze swojej szafy pozbyli, pomimo tego, że ta rzecz nadal Wam się podoba, no ale nie jest już modna, więc obciach ją nosić, tak? To jest totalny bezsens, naprawdę. W ten sposób zatracacie siebie, swoją tożsamość, a właśnie nie o to chodzi. Chodzi o to, abyście potrafili w jakiś sposób wyselekcjonować i wybrać te trendy, które Wam odpowiadają i w jakiś sposób wpleść je do własnego stylu. Jeśli żadne trendy obowiązujące w danym sezonie Wam się nie podobają, to nie kupujcie po prostu tych rzeczy. Pozostając jeszcze moment w temacie trendów, to zasypujecie mnie mnóstwem pytań na temat tego, kiedy będzie odcinek o trendach. Słuchajcie, będą dwa odcinki i one pojawią się na 99% w przyszłym tygodniu. Miały być w tym, ale tak się składa, że wylatuję do Rzymu, więc nie jestem w stanie po prostu tego czasowo pogodzić. Zresztą, jeśli chcecie śledzić, jesteście ciekawi mojej relacji z Rzymu, to wbijajcie na mojego Snapchata. Przejdźmy do kolejnego punktu. Dobre nie znaczy drogie. Ja się w 100% zgadzam z tym stwierdzeniem, jeśli dotychczas myśleliście inaczej, to najprawdopodobniej byliście w błędzie. Fakt, zazwyczaj jest tak, że wysoka cena idzie w parze z jakością, ale nie zawsze. Tak samo naprawdę dobre jakościowo rzeczy i w dodatku tanie, dużo tańsze, możecie znaleźć na przykład w sieciówkach czy w lumpeksach. Serio, wystarczy tylko wiedzieć, w jaki sposób znaleźć te dobre jakościowo rzeczy, znać się w miarę na materiałach, zwrócić uwagę na to, w jaki sposób ta rzecz jest wykonana, czy jest porządnie obszyta i tak dalej, czy nic się nie będzie pruło. Wystarczy być czujnym i gwarantuję Wam, że nie musicie po prostu wydawać fortuny, a będziecie w stanie znaleźć świetne jakościowo ciuchy. Kolejny aspekt, czyli loga i marki. Obwieszanie się od góry do dołu markami jest naprawdę słabe, chociaż gdy faktycznie te rzeczy Ci się podobają, to wszystko jest w porządku, ale gdy dochodzi już do tego, że zakładasz rzeczy na siebie tylko i wyłącznie dlatego, że widnieje na nich takie gigantyczne, dające po oczach logo, to już jest naprawdę nie w porządku. I właśnie to charakteryzuje ofiary mody, że one już nie noszą rzeczy, tylko, że tak powiem, rzeczy noszą ich. Pamiętajcie, less is more, czyli mniej oznacza więcej, dlatego postawcie może na taką jedną fajną, charakterystyczną rzecz, niż obwieszać ją po prostu do góry, do dołu, bo najzwyczajniej w świecie, no już nawet czasem nie wygląda to fajnie, a wręcz komicznie. Zauważcie też, że projektanci nawet stawiają na to, by te ich loga były takie bardziej minimalistyczne, więc właśnie ten temat pozostawiam Wam do przemyślenia. Ważne jest to, by ubierać się stosownie do okazji. Niektórzy niestety często o tym zapominają. Mam na myśli to, by do szkoły nie ubierać krótkich spodenek, w których widać nam pośladki, bądź na wesele wielkiej, białej, tiulowej, rozkloszowanej sukni. No po prostu nie wypada, nie robi się tak. Nie ma czegoś takiego, że moda poda wszystko. Owszem, moda, ale z umiarem i właśnie stosownie do okazji. Naprawdę, pamiętajcie o tym. Owszem, teraz jest tak, że te modowe stereotypy, które niegdyś obowiązywały, teraz są łamane. Mówię tutaj chociażby o tym, że kiedyś nie wypadało założyć białej czy czarnej sukienki na wesele.
Teraz jak najbardziej wypada, tylko trzeba wiedzieć, w jaki sposób to umiejętnie zrobić, jak właśnie skomponować tą stylizację, by nie była ona niepoprawna na takie wyjście, na taką okazję. Jeśli chcielibyście taki film o łamaniu modowych stereotypów, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, z chęcią coś takiego dla Was nagram. Teraz chciałabym poruszyć w moim odczuciu najgorszą z najgorszych rzecz, jaką jest kopiowanie innych, i ja zawsze będę Wam to powtarzać. Kopiowanie jest złe, inspirowanie się jest dobre. I jest pomiędzy tym cienka granica, ale inspirując się czyimś stylem, naprawdę miejcie w świadomości to, że się inspirujecie, a nie kopiujecie po prostu kalka w kalkę i stajecie się po jakimś czasie, myślicie właściwie, że stajecie się tą osobą, ale nigdy tak nie będzie. Każdy z nas jest inny, każdemu pasuje co innego, każdy lubi co innego, więc takie na siłę kopiowanie innych nie ma po prostu najmniejszego sensu, a również przez to możecie właśnie stać się ofiarą mody, bo de facto będziecie nosić rzeczy, które absolutnie Wam nie pasują, ani do Waszej sylwetki, ani do typu kolorystycznego, ani nawet w nich nie będziecie się czuli dobrze. To po prostu się mija z celem. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że ten punkt może wzbudzić odrobinę kontrowersji, ale co tam. Ja już Wam wspominałam w jednym z filmów, nawet nie wiem czy nie w większej ilości filmów, że ja nie jestem zwolenniczką podróbek i nadal podtrzymuję swoje zdanie i powtarzam Wam to również w tym filmie. Nie kupujcie podrób, to jest słabe, to jest w ogóle nielegalne. We Francji najprawdopodobniej by Was wsadzili, ale nie, tak na serio, to naprawdę. Podróbki są słabe. Jeśli bardzo Wam się podoba jakaś rzecz od projektanta, nie macie na nią pieniędzy, nic nie szkodzi. Obecnie w sieciówkach jest dostępnych mnóstwo rzeczy inspirowanych właśnie tymi projektami, a nie posiadających chamskiego loga. Naprawdę, to jest najgorsza rzecz, jaką możecie zrobić. Wydać po prostu kasę na podróbkę i szczycić się logiem, które w ogóle nie jest prawdziwe. Sami po prostu siebie okłamujecie, więc jeszcze raz powtarzam, podróbkom mówimy wielkie, ogromne i stanowcze nie. Już zbliżając się do końca, oto ostatnia, ale jakże ważna, powiedziałabym wręcz, że najważniejsza wskazówka z mojej strony, którą kieruję do Was. Słuchajcie, nie bójcie się szukać siebie, szukać własnego stylu i przede wszystkim musicie być świadomi siebie, swoich atutów, swoich mankamentów oraz tego, co Wam się podoba, co nie, co lubicie nosić, w czym czujecie się komfortowo, w czym się nie czujecie komfortowo. No i nie bójcie się być indywidualnością, nie bójcie się wyróżniać, nie bójcie się po prostu być sobą, a gwarantuję Wam, że nie staniecie się ofiarą mody. To by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. No i przede wszystkim, że te wskazówki będą dla Was pomocne, że je wprowadzicie w życie. Jeśli kogoś uraziłam tym filmem, to bardzo przepraszam. Nie taki był zamysł, nie było to moim celem. Wręcz przeciwnie. Jeśli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie o kciukach w górę. Zachęcam Was też do subskrypcji mojego kanału. Śledźcie mnie też na mediach społecznościowych, na Instagramie, no i na Snapchacie, jeśli chcecie poznać relację z mojego pobytu w Rzymie, mojego w ogóle pierwszego pobytu we Włoszech. I ubolewam, słuchajcie, bo jestem strasznie przeziębiona, dopadło mnie. Mam nadzieję, że się wykuruję jak najszybciej i też Was w tym momencie przepraszam za mój głos w tym filmie, ale no cóż, zdarzyło się. Niestety zawsze mam takiego pecha. Jak jadę gdzieś na wakacje, to po prostu jestem totalnie załatwiona. Ale już się nie żalę, nieważne. Widzimy się w kolejnym filmie. Wielkie dzięki za oglądanie, no i trzymajcie się. Buziaki, pa! Oh, okay. Yeah.